No co jest tu? To jest coś zamknięte. O, jak miło. Dobra, muszę to sprawdzić, co tam jest. I nie w tą stronę. To wygląda, jakbym się musiała złapać. Chociaż... Okej, doktor. O Boże drogi. Naprawdę? Nie wiem, robię to pewnie totalnie bez sensu w tym momencie, bo nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, no ale muszę sprawdzić. Skoro już wiemy, że są windy, to pewnie to też prowadzi do jakiejś dźwigni. Okej. Ognie, lawa, everywhere. Dobra, pytanie co dalej. Aha. Koniec wycieczki. Te karty są takie denerwujące trochę. Nic przez nie widać. Ha, jeszcze lepiej, buchające ognie. Dokąd mnie to prowadzi, no? Dobra, na tym samym mi pańce. Nie było tego ognia. Nie pod tym kątem skoczyłam. Okej. Się okaże, że będę musiała to drugi raz robić, to nie będę zadowolona. Are you fucking kidding me? Czy naprawdę to wszystko było po flary? Ktoś tu żarty sobie ze mnie stroi. Nie, niemożliwe. To wygląda, jakby tam coś było jeszcze za tą kratą. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jakby to wszystko było tylko po flary, to bym chyba kogoś udusiła.
Nie, jest tu jakieś pomieszczenie, okej. Dokąd to prowadzi? Tu za tą kratę. Aha, i tu jest dźwignia. Która też nie wiadomo, co robi. Dobra, co zrobiła dźwignia? Oprócz tego, że nam odblokowała to przejście. Dobra, już chyba drugi raz i tak tego nie będę musiała robić, więc będziemy się bawić. Ale nie mam pojęcia, co ona zrobiła. Tu widzę coś na tym, na podejście. Może tu coś otworzyła. Okej. Okay. To chyba jednak to otworzyła. Co to jest? Azur Gem. Okej. Cokolwiek to to robi. Już nie wiem, czy to nie jest tam potrzebne na ten sam początku. Jakby całe tylko tempo w Poseidon. Dobra, to chyba kratę nam otworzyło po prostu. Ale co z tym blokiem? Dobra, proponuję w takim razie, żebyśmy sprawdzili to wnoszenie tego bloku na górę. No ale nie mam pojęcia do czego. Nie wiem po co. Że trzeba go faktycznie na to miejsce przesunąć. No, nie ma co gdybać, tylko trzeba zabrać się do roboty. Spadnę teraz gdzieś? Dobra, tu. Okej. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy dobrze myślę z tym blokiem, żeby go tam przesunąć, ale tak mi się wydaje. Jak już takie windy, że tak powiem, widziałam w customach. I tak mi się wydaje, no ale... Zobaczmy, czy ta krata się otworzyła, nie. Co za nią jest? Nie wiem. Może jakiś sekret? Chodź, bloczku. Ten level zajmie nam wieki w takim tempie. Naprawdę. Będę go musiała, kurczę, jeszcze na części dzielić. Masakra. No. Więc po prostu przetestujemy moją teorię. Musieliśmy tu chyba zejść do tego, nie? Tak mi się zdaje. No, zapiszmy trochę dalej może. Tu.
Okej. To chyba nie zadziałało tak, jak miało zadziałać. Nie wiem. Do końca. Czekajcie, muszę wrócić tą samą drogą. Chyba tak. Aj, kurde. Zahaczyłam o fragment bez podparcia, że tak powiem. Nie tu. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to zadziałało. Czy nie zadziałało. Bo mi się wydaje, że nie zadziałało. No nie, zadziałało. Tylko ja mam teraz drobne pytanie. Jak ja się dostanę na górę? Bo miałam z tym problem ostatnio. Czy jakoś stąd mogę się dostać na górę? O, świetnie. Bogu dzięki, myślałam, że tu utknę. Dobra. Wnoszenie bloku na górę zadziałało. To teraz musimy ten blok tam przesunąć. Jestem bardzo ciekawa mojej teorii. Jestem taki blok nieprzeskakiwalny. Ogólnie nie lubię takich zagadek z windami, bo zazwyczaj są bardzo trudne i ogarnięcie ich wymaga naprawdę umysłu nie mojego. Ale to w miarę ogarniam, tylko nie mam pojęcia jeszcze, jak tam u góry ten blok będzie nam potrzebny, no ale zobaczymy. No i? Okej, musiało się załadować, widzę. Aha, tylko że ja go nie wniosę tu do góry. No tak. Faktycznie. On jest tu. Że to nie wiem. Moja teoria upadła. Tylko nie da się nawet wejść na ten blok. Nie wiem, co ja teraz robię, nie pytajcie mnie nawet. Teraz mam zagwozdkę. No bo faktycznie go tu nie wniesiemy, bo on tu jest za nisko.
pytanie, co zrobić. Przeleciałam w tekstury. I teraz się stąd nie wydostanę, nie? Odkrywam nowe bugi. To wygląda, jakbyśmy tu mieli go wstawić, no ale... Nie wniosę go tu tak. Tam już wzięłam, co miałam wziąć. Czy ja na tych kolumnach mogę stanąć? Chyba nie. Po co ja go miałam tu przesuwać? Po co są te windy? W takim razie... Bu, miałam taką ładną teorię. Dlaczego mi się popsuła? Dobra, poczekajcie chwilkę, ja spróbuję pomyśleć i zaraz do was wrócę. Okej, okay, wiem już chyba, co jest nie tak. Mianowicie zapomniałam, że wpadając tutaj przez tą roślinność było tam coś. I to coś należało sprawdzić, bo tam jest kolejna dźwignia. I ta dźwignia podniesie nam blok właśnie tu naprzeciwko. I dzięki temu wniesiemy ten blok na samą górę. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to powinno zadziałać, więc módlmy się o to. Teraz wam pokażę, że tam jest dźwignia. No tak to jest, jak się nie sprawdza wszystkiego. Ale pomysł miałam dobry. W sensie, moja teoria, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Kolce trzeba uważać, bo te kolce nas ostatnio zabiły, ale... Dźwignia jest. Go sobie zapiszmy. I to, mam nadzieję, nam pomoże. Tam na górze. O, widzicie? To się teraz podniosło wszystko. I teraz trzeba tam wleźć. Oczywiście. No, ale muszę przyznać, że pomysłowa zagadka. Ja jak mówię, windy z blokami to nie jest mój... jakiś konik. O, mamy. Przypuszczam właśnie, że teraz ten blok musimy tu przesunąć. Ale tak jak mówię, głowy za to nie dam. Zresztą... nie, dobra, już myślałam, że się nie da. Ale da się spokojnie. Że windy z blokami to nie jest mój jakiś konik, moja najmocniejsza strona, ale na szczęście udało mi się trochę poznać zasad działania tego. Przez inne customy, ale powiedzmy przez zwykłe Tomb Raidery, bo raczej po przejściu zwykłych Tomb Raiderów raczej takie rzeczy mogą być trudne, bo w zwykłych klasycznych Tomb Raiderach tego nigdy nie było. Jakieś wnoszenia bloków na wyższe poziomy czy coś takiego.
Przez to się można naprawdę zaciąć, no ale... Cóż, ten custom już pokazał, że do łatwych nie należy. Już powinniśmy się z tym pogodzić. Ale pomysłowy jest. Mam tylko nadzieję, że się nie mylę z tym. I faktycznie to tu należało włożyć. No tak to ujmę. Teraz muszę przeskoczyć na drugą stronę. Nie jest taka prosta sprawa. Jej! Teraz jestem ciekawa, jak ja mam tam wleść. Jak po tym bloku nie mogę. Okej, udało się. A, i tu trzeba Azure Gem dać. Myślałam, że to jest przycisk. A tu proszę. I pewnie tamta krata nam się otworzy. Jej! Wow, dobra. Ale fajnie, udało się nam rozwiązać tą zagadkę. No łatwo nie było, ale dałam radę. Wow! Okej, okay. Poszukałam system. Wpadłam na lawę i nic mi się nie stało. Mam nadzieję, że to coś nie spadnie mi na głowę. Hip hip hurray, możemy zabrać perłę. Jesteśmy wolni! Ale fajnie, podoba mi się. Jestem zadowolona z efektu mojej pracy. Aczkolwiek z efektu nagrania to tak średnio, bo oczywiście zajęło to strasznie dużo czasu wszystko. No ale... Najważniejsze, że się udało. Dobra. Mogę zabrać perłę i się stąd wydostać w jednym kawałku. Dobra. Mamy Poseidon Pearl. Pytanie, co teraz? Bo ja nie pamiętam. Jak się stąd wychodziło? Więc nie chcę mówić, ale... Czy stąd było jakieś wyjście? Stąd ruszyłam kolumnę. A, tu jest, Boże drogi. Okej. Okay. Teraz gdzie jestem? Nie mam bladego pojęcia. Co tu było? Ej, ja tu byłam? Czy to jest jakieś nowe miejsce? Masakra, nic nie pamiętam. Są jakieś flary. Czy to pomieszczenie coś robi? Czy ono jest tak tu? O! Chyba jest to tak, o! Nie wiem. Nie wiem, czy tu byłam, czy tu wcześniej była jakaś krata, czy nie. Aha, bo ja tu wpłynęłam.
przypuszczam, że muszę wrócić. Tu tą perłę muszę wsadzić, tylko tu były dwie potrzebne. A nie jedna jest wsadzona? Czasem? Czy mi się wydaje? Ha! No tak. Jedna była wsadzona. Dobra. To idziemy dalej w takim razie. No tu widzę, że też jakieś wspinanie do góry. Tam znowu kolumna do przesuwania. Pytanie, co robi dźwignia. Jak zwykle się nie dowiemy. Może otworzyła nam za tą kolumną. Dlaczego nie mogę jej wysunąć? Aha, wiem. Może trzeba... We have a problem. Tej kolumny nie mogę wysunąć, bo tutaj mam spadek. A wsunąć jej też nie mogę, bo to jest kolumna. Nie zmieści się tam. Ale jaja. Nie mam pytań. Rozumiem, że wspinać się też raczej nie będę. To wygląda coś, jakby miało się rozwalić, zaraz na głowę spaść. To wygląda, jakbym miała się potem wspiąć. Czy mam rację? Nie. Wydaje mi się, że kurczę... Ta ściana jest taka popękana.